Hejka, witam ponownie. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dołączyła do moich materiałów, bonusów na zakończenie serii. Fahrenheit ma swoje własne bonusy wewnątrz gry, to są dodatki oczywiście odblokowywane za punkty, które zbieraliśmy przez całą rozgrywkę. No i tutaj mamy sekwencje zręcznościowe, różniste. Bliżej je pokażę później. Galeria obrazków. Tutaj trzeba będzie je odblokować. Każdy z tych obrazków będzie za 2 punkty. Filmy. Je również trzeba będzie odblokować. I ścieżka dźwiękowa. Patrz wyżej. No, zacznijmy może od obrazków. Po kolei. Lukas. Tuż prawdopodobnie po dokonaniu morderstwa. Kiedy chciał schować narzędzie zbrodni. O, no klikaj się. Tutaj Tyler i Carla. Dwójka partnerów. No. A tutaj jakiś widoczek. Nie wiem w sumie co to jest za widoczek. Możliwe, że komenda policji. Agatha. Całkiem fajnie wygląda na tym obrazku. No, tych obrazków nie pamiętam ile ich jest, 40 albo 30 parę jakoś tak, więc chwilkę zajmie ich odblokowanie. Wszystkich. To jest chyba dom Agaty. No, tak. Tam gdzie były te wypchane ptaszydła. O, a tutaj coś w klimatach raczej tapety na pulpit. O, sypialnia Agaty. Szkice koncepcyjne. Jak to się ładnie mówi? A, to jest to matrixowe fruwanie na płozie helikoptera. Tyler i jego żółta bryka. A, to ten psychiatryk. Razem z gościem. Jones, czy jak mu tam było? Janos, przepraszam. Janos. Księgarnia była. O, to wejście do tej księgarni. Rzeczywiście dla wybranych, tylko kto wie, gdzie ona jest, tam trafi. Mieszkanie Carly. Wraz z właścicielką w fazie szkicu. I kolejny fragment mieszkania Carly. Sypialnia i kuchnia, a raczej ten taki aneks kuchenny. Cmentarz, smętarz. O, park. Tam, gdzie żeśmy się z Markusem spotykali na początku i tutaj ratowanie dzieciaka. O, gruba, spączkojad. Cała ekipa. Ha, 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 bardzo śmieszne. Ten świr, jak mu tam było? Jeffrey. Aniołki, jak miło. Nie wiem. Nie mam pojęcia skąd to. No, pięknie. Szczególnie musieliście pokazać te piękne slipki Tylera. Oh. Groza po prostu. A, to ta scenka z Matrixa, że tak powiem. Jak widać, troszeczkę inaczej wyglądało to w fazie koncepcji i inaczej już w fazie produkcji. O, wesołe miasteczko. Zrujnowane wesołe miasteczko. Ciekawe, czy zima je tak zrujnowała, czy wcześniej było już takie. Nie zdziwiłabym się, gdyby wcześniej już się waliło, sypało i w ogóle.
Nie wszystkie miejsca od razu poznają. O, ta SI, sztuczna inteligencja. A, obskurny hotel. Z karaluszkiem. Aha, no tak, prosektorium. W sumie w trakcie gry nie było tak dokładnie pokazane, więc miło je wreszcie zobaczyć w całości, a nie tylko z perspektywy znad trupa. Muzeum. O, to jest chyba biuro, w którym Lukas pracował. Znaczy, nie biuro, bank. Lukas. W trzech fazach. Pierwszej, drugiej i trzeciej. To jest miejsce pracy Lukasa. O! Szwab, znaczy nie Szwab, co ja gadam. Komunista! What the f... Dżungla. A to szczerze mówiąc też nie wiem, co to jest. A, to już poznaję, komenda policji. Archiwum. Miejsce, którego nie znosi Karla. O, to już... Wow! No tak, koniec. 47 obrazków jednak. A, biuro tego tam, pączkojada. Ha, 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 ekipa, która tworzyła Fahrenheita. Ile tu jest kobiet? Raz, dwa, trzy... Trzy kobiety chyba. No. Zostało nam 361 punktów. Czy starczy nam na odblokowanie wszystkich filmów itp. itd.? Zaraz zobaczymy. Najpierw ja odblokuję wszystkie, a potem wszystkie pokażę po kolei, bo szczerze mówiąc trochę sobie nie przemyślałam pokazywania galerii obrazków. Okej. Już siedzę cicho. Twórcy gry niejednokrotnie dają dowód na to, że mają szalone poczucie humoru.
Ty. Mówiłam. Nie mogli sobie darować tego. Gość rzeczywiście wygląda jak taki jakiś stary japoński mistrz sztuk walki. Jakby te postacie miały więcej poligonów i byłyby robione prawdopodobnie współcześnie bardziej, to pewnie by się bardziej naturalnie ruszały. A tutaj nawet motion capture w niektórych przypadkach, no, nie pomógł. I postacie czasami ruszają się sztywnie, szczególnie w tych sekwencjach. Tych właśnie. Nieszczęsne sznurki jednak utrudniają pewne rzeczy. Troszkę za słabo mieli technologię na naturalniejsze odwzorowanie ruchów, ale i tak jest fajnie. Okej, na czym to skończyliśmy? Aha, dobra. Miejscówki powychodziły im naprawdę bardzo klimatyczne. Akurat do lokacji nie mam żadnych zastrzeżeń, świetnie to wyszło, świetnie to wygląda. Mimo tego, że gra ma te swoje, nie wiem, 6 lat już?
Siódmy rok jej niebawem strzeli. Tyler, somebody gets murdered every day in New York. But especially when I'm on night duty. It's as if every psycho in the city has it in for me. If you want a bitch, do it inside. That way I don't have to freeze to death listening to it. Sergeant Mitchell? Yes? I'm Inspector Carla Valenti. Young lady, I haven't worked in investigations for a long time. I doubt that I can be much help. Because you can't locate the file, is that right? How'd you like to do some target practice with me? Sure. The government has declared a level one state of emergency. A human sacrifice, of course. Things are never quite like this. Lucas is in danger. I've got no other choice. I don't want to, Marcus. Leave me alone. As I told thee before, I am subject to retirement. The bird is such a neat animal. Kate? I'm Inspector Carla Valenti. I'm in charge of the investigation here. Would you mind answering a few questions? So, you see, it was your boss chicken or is it match? I take my little chicken and I got her. Oh, you say it. You've got a lot of drops, Mr. Kane. Right away. W sumie do głosów podłożonych też nie ma większych zastrzeżeń. Aktorsko dobrze. No. Co tu jeszcze jest? A, okej. Przegląd postaci. Bogart oczywiście. Prawie jednooki bezdomny. Tommy! Przedstawienie postaci również w strojach, w których chodziły we wnętrzach, w różnych pomieszczeniach, moim zdaniem jest głupie. No a w ogóle, czy to wygląda jak cyborg? Cyborg to jest pomieszanie maszyny i człowieka, a nie takie ni to materialne, ni to niematerialne coś. To chyba ten policjant, co miał na emeryturę iść, nie? O, tak, jasne, jasne. Świr. Ha, kuriaki.
Brzydal. O, to ta zakonnica, co tak przyrosła do krzesła. Tiffany, księżniczka w potrzebie. Znowu pączkojad. Tak, jak pięknie to przedstawione. Martwy Lucas Kane. Wyobrażacie go sobie tak w zimie? Samantha jednak lepiej wyglądała na szkicach koncepcyjnych. Oh yeah, koronel. Facet wiecznie pokryty krwią. Tego już nie musieli tutaj wstawiać. Sio, tego też. Żołnierze w tej grze mają pecha. Wszyscy wyglądają identycznie. Roztocza zresztą też. Też wszystkie wyglądają identycznie. To nie wygląda jak jaguar. A krukowi źle się łapki zginają. Okaleczyli biedne zwierzęta. No cóż, ścieżek dźwiękowych nie będę odtwarzać, a je tylko odblokuję, żeby zobaczyć, jakie mają nazwy. I spiszę je, będziecie je mieli w opisie pod filmikiem. Jakby ktoś był zainteresowany, to sobie je znajdzie i odsłucha. No bo oczywiście, jak YouTube znowu się przyczepi o prawa autorskie, no to już wesoło nie będzie. Może nawet się pokuszę o jakieś linki do tych utworów, jeżeli starczy miejsca w opisie pod filmikami. Nigdy jakoś specjalnie się nie interesowałam, kto tę muzykę tworzył, ale albo sobie tutaj odczytacie, albo właśnie pod filmikiem w opisie. Okej. I teraz jeszcze sekwencje zręcznościowe. Większość z nich, teraz zobaczycie, to są sekwencje, które są właściwie powtórką tego, co było w grze. Można sobie po prostu jeszcze raz te sekwencje przejść już poza grą, bez bawienia się tam w te wstępne wszystkie zabawki i tak dalej. Ale to sobie darujemy. Pokażę wam sekwencje, których w grze na pewno nie ma. To nie te jeszcze. To już. O właśnie. Ukryta dyskoteka i konkurs. Niesamowicie prosta sekwencja zręcznościowa, bo właściwie o... Tego całego klikania jest tutaj naprawdę bardzo niewiele. A szkoda, bo to mogłoby być zabawne. To chyba nie jest najlepsze zestawienie. A to już jest w ogóle tragiczne zestawienie. Okej. O tragiczności poprzedniego zestawienia się nie wypowiadam w takim razie. O rety. Mówiłam, że twórcy gry mają szalone poczucie humoru. Naprawdę na tak niewielkiej liczbie poligonów te postacie cierpią. Wyglądają tak kanciaście niestety. Cóż.
Konkurs na lodowisku. To będzie zabawne. I wcale nie jest łatwe. Gdybym dali kilka tego typu właśnie sekwencji zręcznościowych, dodatkowych, to byłoby fajnie. Niestety jest jedna taka. Ciekawe, gdzie się Karla nauczyła jeździć na łyżwach. Ja zawsze ląduję na tyłku. Albo na kolanach. Diabli wiedzą, co jest gorsze. No i możemy popełnić tylko 3 błędy, bo tylko 3 życia mamy. A okazji do rozbicia się jest wiele, jak widać. Pełno dzieciarni. A teraz czas na Tylera. To będzie dopiero... właśnie pokaz umiejętności. No tak mniej więcej ja jeżdżę, kiedy znajduję się na lodowisku, tylko że częściej niż Tyler ląduje na lodzie. I nie staram się ani skakać, ani wydziwiać, bo wiem, że to się skończy tragedią. Oj, Tyler, tylko przeszkadzasz ludziom, no. Tak, dobrze. Już koniec. Nikogo nie zabił. No i to jest właściwie już wszystko w kwestii bonusów, które dali nam twórcy gry. Mam nadzieję, że wam się podobało. Także do zobaczenia w następnych Let's Playach. Raz jeszcze.